świat według blondynki w Radiu Z. To fascynujące, w jaki sposób można zinterpretować pewne fakty po to, żeby wykorzystać je na swoją korzyść. I niesamowite jest to, że uczy się nas historii w taki sposób, żeby pokazać, że my jesteśmy lepsi od innych. I nie mówi się nam pełnej prawdy, tylko w pewien sposób manipuluje się tym, co zdarzyło się kiedyś na świecie. I ja też bardzo długo nie zdawałam sobie z tego sprawy i w szkole posłusznie powtarzałam, że był okres wielkich odkryć geograficznych i że dzielni żeglarze z Europy płynęli przez wiele tygodni przez niebezpieczny ocean, żeby dotrzeć do nowych ziem. Ale dzisiaj, kiedy patrzę z perspektywy wielu podróży do Ameryki Południowej, to myślę, że w szkołach powinno nam się mówić o tym, że w rzeczywistości to był okres nie wielkich odkryć geograficznych, ale okres wielkiego ludobójstwa. Dlatego, że gdziekolwiek docierali Europejczycy, ginęło 90% ludzi, którzy mieszkali tam wcześniej, od wieków i którzy byli właścicielami tych ziem. 90%. Ludzi, którzy tam mieszkali, ginęli od chorób przywiezionych z Europy, a bardzo często celowo przywożono te choroby po to, żeby szybciej pozbyć się wrogów, czyli rdzennych mieszkańców tych nowych lądów. Ginęli też zabici ze strzelb i w wojnach, wywołanych oczywiście przez Europejczyków. Ginęli w niewoli i w więzieniach. Wyobrażacie sobie? Europejczycy przypływali, ogłaszali się królami, a tych, którym to się nie podobało, zabijali. I to był właśnie okres wielkich odkryć geograficznych, a w rzeczywistości wielkiej europejskiej chciwości, dlatego że ci, którzy wyruszali na te wyprawy do Ameryki, w ogóle nie interesowali się kulturą ani innymi cywilizacjami. Ich celem było tylko jedno – obłowić się, nakraść tyle złota, ile się da, po to, żeby bogato wrócić do domu i nigdy już więcej nie pracować. Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się zmienić teksty w podręcznikach szkolnych i przyznać się do prawdy. Śpiewał Ricky Martin. Słuchacie Radia Z i Świata według blondynki. Jeszcze rozwiązanie zagadki. Europejczycy wyruszali na poszukiwanie mitycznej krainy, która nazywała się Eldorado. I tam podobno było tak dużo złota, że ludzie mieszkali w złotych domach, jedli ze złotych talerzy i prawdę mówiąc jest w tym okruch prawdy, dlatego że rzeczywiście na przykład w Imperium Inków na domach przybijano złote blachy, czyli arkusze takie cienko wyklepanego złota. Czyli nie cały dom był ze złota, tylko mury były przykryte złotymi arkuszami i z daleka lśniły w słońcu tak bardzo, że musiało to budzić ogromny podziw i zdumienie Hiszpanów. Ale z drugiej strony to złoto wcale nie miało dla Inków wartości materialnej. I nie używano go nigdy po to, żeby podkreślić swoje bogactwo, a wprost przeciwnie. Złoto miało wymiar wyłącznie duchowy, czyli było czymś boskim. Było czymś, co jest związane z duszą, z rytuałami, z wiarą, z nadzieją, z miłością. Było całkowicie wolne od przywiązania materialnego. Nie było rzeczą, nie było przedmiotem, który chce się mieć. Było po prostu wolne jak myśl, jak emocja, jak coś pozytywnego i duchowego, co łączy człowieka z Bogiem. Złoto było czymś czystym i boskim. A potem dopiero pojawili się żeglarze z Europy i przywieźli ze sobą chciwość, strzelby, choroby i chęć bogactwa. I tak już zostało. Are we going insane? Do we need to explain?